Tysiące seniorów z Wielkopolski i Dolnego Śląska przyjechało na coroczne spotkania świętogórskie seniorów. Był to czas modlitwy, rozmów przy poczęstunku oraz muzyce. Na scenie w ogrodach klasztornych wystąpiło aż 17 chórów tworzonych przez emerytów i rencistów. Już im wiele do szczęścia nie trzeba, ciepłe kapcie i swój własny kąt, jasny promyk z mogolnego nieba i miłości póki razem są. Kolejne świętogórskie spotkanie seniorów i kolejny frekwencyjny rekord, można śmiało powiedzieć. Na pewno jest to około, gdzieś liczę, 2,5 tysiąca ludzi dzisiaj. Pomimo tego, że temperatura jest bardzo wysoka, ale kościół był, bazylika była wypełniona po brzegi i tutaj jest tak samo, na ogrodach klasztoru jest pełno. Skąd zjechali seniorzy, którzy tutaj dzisiaj są z nami na Świętej Górze? Z całej Wielkopolski, zarządy rejonowe Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, jak również zaprzyjaźnioni biuro zarządu po prostu ze Dolnego Śląska, ze Żmigrodu. Co takiego mają w sobie świętogórskie spotkania seniorów, że gromadzą tak liczne rzesze osób właśnie w tym miejscu? Spotkania świętogórskie, które odbywają się po raz 18, praktycznie biorąc, mają to w sobie, że skupiają ludzi z wszystkich rejonów, jak gdyby miejscowości województwa wielkopolskiego. Jest to tak, można powiedzieć, integracja ludzi, emerytów, praktycznie biorąc, przewodniczących i tak dalej, które się spotykamy, no i poprzez to, że występują chóry, które skupiają emerytów w wieku od 70 do 90 lat. Przyjechaliśmy ze Żmigrodu. Rozumiem, że województwo dolnośląskie. Humorek. Czyli rozumiem, że dzisiaj panie występujecie na scenie. A występujemy. Tak. Drugi raz. Ta atmosfera, te piosenki, ludzie połączeni, starsi, to jest to. Akurat tutaj mam bardzo fajne warunki, fajnie rozbudowany amfiteatr, bardzo fajna atmosfera. Jesteśmy tu już nie pierwszy raz, także bardzo dobrze się tutaj czujemy. Swoisty klimat przy okazji występów jest po prostu to jako pielgrzymka widziane, ten nasz przyjazd. I bardzo to jest takie rozbudowane spotkanie. Oprawa muzyczna, wiele zespołów z Wielkopolski, spoza Wielkopolski, to jednak przyciąga. Emeryci lubią się bawić, mimo że tu boli, tam boli, ale zawsze potrafią być uśmiechnięci i tą naszą serdeczność przekazywać innym. No wie pani co, dla starszych osób no to jest bardzo ważna historia. Mimo że jestem już któryś raz z kolei, to jednak ciągle wracam. Dzisiejszy upał nie przeszkadza? Nie, no raczej nie. Ja jestem pierwszy raz i jestem pod wrażeniem tego miejsca i na pewno tu wrócę. Przyjedziemy na pewno jeszcze nie raz. Bardzo miłą atmosferę, piękną bazylikę. Jest wesoło, przyjemnie tu do was przyjechać. Aż miło wracać, tak?